Na koniec zapytam o chrzest. On już był, ten temat już był w mediach, bo widziałem nagłówki, ale wiecie, zaciekawiła mnie jedna rzecz. Ktoś z Państwa nie czytał, to nie planujecie chrztu dla Krystianka, ale czy Waszym zdaniem jest inne podejście właśnie do tych sakramentów, do religii w Polsce i w Czechach? Że u nas to wywołuje jakieś większe emocje, a może w Czechach nie? To wypowiadaj się ty na ten temat, bo... Nie, no to myślę, że to jest tak, no wiecie, ja jestem chrzczony na przykład, ale moje bracia, ale no Lenka nie, a moi bracia też nie, obydwa. Bo nie będzie to emocji u was, wśród bliskich. W ogóle nie było żadnej różnicy. Nie ma różnicy. To po prostu było tak, że ja się tylko urodziłem na Słowacji i tam był kościół, tak od razu mnie pokrzcieli, ale jak bracia się urodzili w Czechach, moi dwa, no to po prostu... Nie decyduje na to, że malého będą krzyczeć. I oczywiście są religijne u nas, ale więcej, 90% chyba jest ateistów w Czechach. I my na to nie zwracamy aż tak uwagę, bo myślę, że ważne jest w rodzinie trzymać rodzinę. Tak? I myślę, że ja nie chcę brnąć jakoś kościół. Bo każdy sobie robi co chce, tak jak mówimy. Tak. To jest każdego decyzja, ale my jesteśmy... A nie mamy ani przeciwko temu nic. Tak, tu nie jest, że tak, ale tak jesteśmy wychowani i tak zostajemy. Rozumiem, że naturalną drogą jest, że każdy wybiera za siebie. Gdyby Krystian miał lat 18 i zdecydował się... Dokładnie zrobi. Gdyby chciał przecież można... No tak, oczywiście. Może być i księdzem. No to nie ma problemu. I tak go będziemy kochać i tak. Tak, dokładnie.